Młodzi kniaziowie podejmowali gości szczerze i z wielką ochotą. Lubo, mało otarci w świecie, czynili to manierą tak niezgrabną, iż namiestnik zaledwo mógł uśmiech powściągnąć. Starszy Symeon mówił: Radziśmy ważnością i wdzięczni za łaskę. Dom nasz, dom wasz, tak też i bądźcie jak u siebie. Kłaniamy panom dobrodziejstwu w niskich progach. I lubo nie znać było w tonie jego mowy żadnej pokory ani zrozumienia, jakoby przyjmował wyższych od siebie, przecież kłaniał im się obyczajem kozackim w pas, a za nim kłaniali się i młodsi bracia, sądząc, że tego gościnność wymaga, i mówiąc, czołem, ważnością, czołem. Tymczasem Kniachini, szarpnąwszy Bohuna za rękaw, wyprowadziła go do innej komnaty. Słysz, Bohun! Rzekła pośpiesznie. Nie mam czasu długo gadać. Widziałam, że ty tego młodego szlachcica na ząb wziął i zaczepki z nim szukasz. Maty, odpowiedział kozak, całując starą w rękę. Świat szeroki jemu, inna droga mnie inna. Ani ja go znał, ni o nim słyszał, ale niech mi się nie pochyla do kniaziówny bo jakem żyw. Szablą w oczy zaświecę. Ej, oszalał! Oszalał, a gdzie głowa, kozacze? Co się z tobą dzieje? Czy ty chcesz zgubić nas i siebie? To jest żołnierz Wiśniowieckiego i namiestnik, człowiek znaczny, bo od księcia do chana posłował. Niech mu włos z głowy spadnie pod naszym dachem, wiesz, co będzie? Oto wojewoda obróci oczy na rozłogi, jego pomści nas wygna na cztery wiatry, a Helenę do łubniów zabierze i co wówczas? Czy z nim zadrzesz? Czy na łubnie napadniesz? Spróbuj, jeśli chcesz pala posmakować, kozacze zatracony. Chyla się szlachcic do dziewczyny, nie chyla, ale jak przyjechał, pojedzie i będzie spokój. A Hamujże ty się! A nie chcesz, to ruszaj skądś przybył, bo nam tu nieszczęścia naprowadzisz. Kozak gryzł wąs, sapał, ale zrozumiał, że kniahini ma słuszność. Wrócili do gościnnej komnaty, w której kniaziowie, nie wiedząc jak gości bawić, wciąż ich zapraszali, by byli sobie radzi i kłaniali im się w pas. Tu zaraz pan Skrzetuski spojrzał ostro, a dumnie w oczy Bohunowi – ale nie znalazł w nich ni zaczepki, ni wyzwania. W tej chwili drzwi się otworzyły i do komnaty wszedł z wolna wasyl, najstarszy z kurcewiczów prowadzony za rękę przez Helenę. Był to człowiek dojrzałych lat, wybladły i wychudły z twarzą astetyczną i smętną, przypominającą bizantyjskie obrazy świętych. Długie włosy, posiwiałe przedwcześnie od nieszczęści bólu, spadały mu aż na ramiona, a zamiast oczu miał dwie czerwone jamy. W ręku trzymał krzyż mosiężny, którym począł żegnać komnatę i wszystkich obecnych. W imię Boga i Ojca, w imię spasa i świętej przeczystej mówił. Jeśli apostołami jesteście i dobre nowiny niesiecie, witajcie w progach chrześcijańskich. Amen. Wybaczcie, wasz mościowie, mruknęła Kniachini, on ma rozum pomieszany. Wasyl zaś żegnał wciąż krzyżem i mówił dalej. Jako stoi w biesiadach apostolskich którzy przeleją krew za wiarę, zbawieni będą, którzy polegną dla dóbr ziemskich, dla zysku lub zdobyczy, mają być potępieni. Módlmy się, gorze wam, bracia, gorze mnie, bośmy dla zdobyczy wojnę czynili. Boże, bądź miłości w nam grzesznym, Boże, bądź miłości w. A wy, mężowie, którzy przybyliście z daleka, jakie nowiny niesiecie? Jesteście apostołami? Umilkł i zdawał się czekać na odpowiedź. Więc namiestnik odpowiedział po chwili. Daleko nam od tak wysokiej szarży, żołnierzami tylko jesteśmy gotowymi polec za wiarę. Tedy będziecie zbawieni, rzekł ślepy. 'Ale dla nas nie nadeszła jeszcze godzina wyzwolenia. Gorze wam, bracia, gorze mnie.' Ostatnie słowa wymówił prawie jęcząc i taka niezmierna rozpacz malowała się na jego twarzy, że goście nie wiedzieli, co mają począć. Tymczasem Helena posadziła go na krześle. Sama zaś wybiegłszy do sieni wróciła po chwili z lutnią w ręku. Ciche dźwięki ozwały się w komnacie, a do wtóru im kniaziówna poczęła śpiewać pieśń pobożną. I w noc, i we dnie wołam do cię, panie, pofolguj męce i łzom żałośliwym, bądź mnie grzesznemu ojcem miłościwym, usłysz wołanie. Niewidomy przechylił w tył głowę i słuchał słów pieśni, które zdawały się działać jak balsam kojący, bo z twarzy znikały mu stopniowo ból i przerażenie. Na koniec głowa spadła mu na piersi i tak pozostał jakby w półśnie, półodrętwieniu. Już on się teraz nieprędko rozbudzi, a tymczasem proszę ich mościów na wieczerze – rzekła Kniachini. -Prosimy na chleb i sól ozwali się za matką młodzi bułychowie. Pan Rozwan, jako kawaler wielkich manier, podał ramię kniachini, co widząc pan Skrzetuski, sunął zaraz do kniaziówny Heleny. Serce zmiękło w nim jak wosk, gdy uczuł jej rękę na swojej. Z oczu aż skry poszły i rzekł. Snać już chyba i anieli w niebie cudniej nie śpiewają odbać panny. Grzeszysz, rycerzu, przyrównując moje śpiewanie do anielskiego, odpowiedziała Helena. Nie wiem, czy grzeszę, ale to pewno, że chętnie dałbym sobie oczy wykapać, byle twojego śpiewania do śmierci słuchać. Ale, cóż, mówię, ślepym będąc, nie mógłbym ciebie widzieć, co również byłoby męką, nieznośną. Nie mów tego waszmość, gdyż wyjechawszy stąd jutro, jutro zapomnisz. O, nie stanie się to, gdyż takem się wać pan nie rozkochał, iż powiek żywota mego innego afektu znać nie chcę, a tego nigdy nie zapomnę. Na to szkarłatny rumieniec oblał twarz kniaziówny, pierś poczęła falować mocniej. Chciała odpowiedzieć, ale tylko wargi jej drżały, więc pan Skrzetuski mówił dalej – — Waćpanna, panna raczej zapomnisz o mnie, przy owym kraśnym wataszce, który twemu śpiewaniu na bałabajce przygrywać będzie. Nigdy, nigdy, szepnęła dziewczyna, ale wać pan się jego strzeż. To straszny człowiek. Co mi tam jeden kozak znaczy? A choćby też i cała sić z nim trzymała, ja mi się dla ciebie na wszystko ważyć gotowy. Tyś mi jest właśnie jako klejnot bez sceny. Tyś mój świat, jeno niech wiem, żeś mi jest wzajemną. Ciche tak zadźwięczało jak rajska muzyka w uszach pana Skrzetuskiego i zaraz wydało mu się, że w nim przynajmniej dziesięć serc bije. W oczach mu pojaśniało wszystko, jakoby promienie słoneczne na świat padły. Uczuł w sobie jakieś moce nieznane, jakieś skrzydła u ramion – przy wieczerzy mignęła mu kilkakroć twarz bohuna, która była zmieniona bardzo i blada, ale namiestnik, mając wzajemność heleny, nie dbał o tego współzawodnika. Jechał go sęk, myślał sobie, niechże mi w drogę nie włazi, bo go zetrę. Zresztą myśli jego szły w inną stronę. Czuł o to, że Helena siedzi przy nim tak blisko, iż prawie ramieniem dotyka jej ramienia. Widział rumieńce nieschodzące z jej twarzy, od których bił żar, widział pierś falującą i oczy to skromnie spuszczone i rzęsami nakryte, to błyszczące jak dwie gwiazdy. Bo też Helena, choć zahukana przez Kurcewiczową, choć żyjąca w sieroctwie smutku i obawie, była przecie Ukrainką o krwi ognistej. Gdy tylko padły na nią ciepłe promienie miłości, zaraz zakwitła jak róża i do nowego, nieznanego rozbudziła się życia. W jej twarzy zabłysło szczęście, odwaga, a te porywy, walcząc ze wstydem dziewiczym, umalowały jej policzki w śliczne kolory różane. Więc pan skrzetuski mało ze skóry nie wyskoczył. Pił na umór, ale miód nie działał na niego, bo już był pijany miłością. Nie widział nikogo więcej przy stole, tylko swoją dziewczynę. Nie widział, że bohun bladł coraz bardziej i coraz to macał głowni swego kindżału. Nie słyszał, jak pan Longin opowiadał po raz trzeci o przodku Stowejca, a kurcewicze o swoich wyprawach po dobro tureckie. Pili wszyscy prócz bohuna, a najlepszy przykład dawała stara kniachini, wnosząc ku sztyki to za zdrowie gości, to za zdrowie miłościwego księcia Pana, to wreszcie gospodara Lupuła. Późno w noc znalazłszy się sam na sam z panem Longinem w izbie, w której posłano im do spania porucznik zamiast iść spać, siadł na tapczanie i rzekł. Z innym to już człowiekiem jutro wać pan do łubniów pojedziesz. Podbipięta, który właśnie ukończył pacierze, otworzył szeroko oczy i spytał. Tak bo cóż, czy wasz tu zostaniesz? Nie ja zostanę, ale serce zostanie, a jedno dulci z rekordacją ze mną pojedzie. Wejście sługi przerwało dalszą rozmowę. Był to stary Tatar o bystrych, czarnych oczach i pomarszczonej jak suszone jabłko twarzy. Wszedłszy, rzucił znaczące spojrzenie na Skrzetuskiego i spytał. – A czy nie trzeba czego ważnościom? Może miodu po kusztyczku do poduszki? – Nie trzeba. Tatar zbliżył się do Skrzetuskiego i mruknął. – Mam dla ważności pana słówko od panny. Bądźże mi, pan darem, zawołał radośnie namiestnik, możesz też mówić przy tym kawalerze, bom się przed nim spuścił z sekretu. Tatar wydobył z za rękawa kawałek wstążki. Panna przysyła waszmości panu tę szarfę, i to kazała powiedzieć, że miłuje go z całej duszy. Porucznik porwał szarfę i począł ją z uniesieniem całować i do piersi przyciskać, a dopiero ochłonąwszy nieco, spytał. Co ci zleciła powiedzieć, że miłuje wasz mość pana z całej duszy? Naści, że talara za musztulk? Rzekła tedy, że mię miłuje? Tak jest. Naści, że jeszcze talara. Wiernyś, jak widzę, sługa kniaziówny, dawno służysz. O, czterdzieści lat temu, jako mnie kniaź Wasyl wiasyr wziął i od tej pory służyłem mu wiernie. A gdy onej nocy odjeżdżał na przepadłe imię, to dziecko Konstantynu zostawił, a do mnie rzekł. Czechły, i ty nie odstąpisz dziewczyny i będziesz jej strzegł jak oka w głowie. Łacha i łauła, Tak też i czynisz. Tak też i czynię, i patrzę. Mów, co widzisz? Jak tu knieźównie? Źle tu myślą o niej, bo ją chcą dać Bohunowi, który jest pies potępiony. O, nie będzie z tego nic. Znajdzie się komu za nią ująć. Tak, rzekł stary, potrząsając palącą się głownie, oni ją chcą dać Bohunowi, by ją wziął i poniósł jako wilk jagnie, a ich w rozłogach zostawił, bo rozłogi jej, nie ich, po kniaziu wasylu. On też bohun to uczynić gotów, bo po komyszach więcej ma złota i srebra niż li piasku w rozłogach, ale ona ma go w nienawiści odpory, jak przy niej człowieka czekanem rozczepił. Krew padła między nich i nienawiść wyrosła. Bóg jest jeden. Namiestnik tej nocy usnąć nie mógł. Chodził po izbie, patrzył w księżyc, i w myśli różne ważył postanowienia.